gdy przyjechałem do Oświęcimia, mnie wzięli na małolatkę, blok 18. Blok 18 i dostałem numer, mam go tutaj na ręku, 66 485. Szukają ten numer i znaleźli mnie. W szeregach ponad stało 500 osób, po na parterze było 500, u góry 500. To było razem 1000 więźniów, 1000 heflingów. I znaleźli mój numer, to tak mnie stukli, ile razy krwią byłem oblany. Jezus kochany. Jak wyszłem po tej prysznicy, był taki duży basen wybetonowany w terenie tej łaźni. I tam była woda lodowata i SS-man stał koło tego basenu. Trzeba było wejść do tego basenu w tej wodzie lodowatej. O ile niekiedy bałem się wejść, bo zimna woda lodowata, to SS-man los, krzyczał, żeby wejść. No to musiałem wejść, bo stał psem, a pies warcał na mnie. Złapał mnie, wyciągnął na bok i zawołał. Dwóch chłopów takich dobrze zbudowanych. Jeden mnie wziął, głowę moją między swoje nogi ścisnął, a drugi taki od łopaty, ten oprawa od łopaty. I zaczął mnie tłuc na pośladki. Kazał mi liczyć. Doliczyłem do 25. Najmniejsza stawka była 25. Przewróciłem się, już zemdlałem. Wodą mnie obleli, doszłem trochę do siebie. Ocuciłem się, drugie 25. Sznur im zakładał na szyję, a taboret nogo kopnął, a oni zawiśli. I tak kolejnie. 12 tych trupów. A SS-mani spuszczali psów i suli. To z tego bloku, co ja byłem na tym bloku, na 18, to zdaje się było 15 czy 18, pogryzono przez psów, co tak uciekaliśmy. Pogryzono. Widziałem później, po apelu, widziałem. Kawałki rwane było ciała z tych heflingów, z tych ludzi. A SS-mani suli nas. SS-mani byli ludobójcami byli. Popłakałem się, bo bolało mnie. To chyba jakoś miesiąc czasu nie chciało mi się goić, bo ugniło mi. Nie? No, jakoś mi się zagoiło, ale musiałem do roboty iść, tą nogą kulawą taką. I lager kapo wziął mnie, dał mnie do takiej roboty zamiatać ulicę. Dał mi taczki, dał mi łopatę i miotłę taką dużą. Ja wziąłem miotłę i zamiatałem tą ludzką krew do rusztoku. Przepraszam, już nie mogę.